Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj chciałem Wam pokazać to, co udało mi się do tej pory już kupić. Mimo tak wczesnej pory dojechały dzisiaj 3 bananki Musa Thompsoni. Ładne, zdrowe roślinki. Musa Velutina. Jedną mam zimowaną w domu, druga jest w szklarni. Obie na razie jeszcze żyją, ale chciałem właśnie taką zdrową roślinę dokupić. Widać, zdrowy liść ze środka wychodzi. Tak, żeby w tym sezonie zaowocowała i wydała mi nasiona. Żebym miał własne nasiona do dyspozycji, żebym mógł wysiewać. I ten środkowy to jest Musa Yunnanensis. Też widać, liścia wykręca. Wszystkie te trzy trafią na matę grzewczą, także do samej wiosny będą w domu na macie. Będą miały ciepło w korzenie. I nie pokazywałem jeszcze moich alokazji, które też dokupiłem. Lauterbachiana. Dwa młode liście idą. Dwie roślinki w donicy. I alokazja Venti. Też wykręca u mnie już liścia. I przy okazji jeszcze Grand Nine. Też fajnie tutaj sobie radzi przy oknie. Coś gubi ostrość, ale zaraz. Liść za liściem. Fajnie się już zagęścił. Myślę, że ten temat o Grand Nine mamy już chyba wyczerpany do końca. Jak się okazało, wszystkie Grandy w Polsce to są oryginały. Także nie ma mowy tutaj o pomyłce. Ta roślina akurat przyjechała z Anglii. Także no, mogę nazwać ją angielskim Grand Nine'em, jak kto woli. Tak wygląda to wszystko. Wiosna idzie dużymi krokami, także aby dotknąć i zrobi się ciepło. Także mówię, Velutina, co do niej mam największe oczekiwania, tak żeby mi zakwitła w tym sezonie i wydała nasiona. Żebym miał do dyspozycji, wtedy mógłbym testować, w czym wysiewać, jak wysiewać, ile moczyć. No, to tyle. Na razie.